Szanowni Państwo, tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów posłów popierających projekt uchwały o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów oraz instytucji publicznych podejmowanych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy GetBack składamy wniosek o powołanie Komisji Śledczej. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, mam nadzieję, będziemy go procedować. Pan marszałek Kuchciński dostanie od nas pismo także z prośbą o to, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu tym wnioskiem się zajmować i tę komisję powołać. Komisję, która ma wyjaśnić wielką aferę finansową, która wstrząsa obecnie rynkiem finansowym. Straty mogą przekraczać 2,5 miliarda złotych. Poszkodowanych może być 30 tysięcy osób, które kupowało obligacje firmy GetBack. Obligacje, które były oferowane przez banki państwowe. Firma, która wielokrotnie korzystała, czy była partnerem imprez, na których najważniejsi osoby w państwie brali udział. Firma GetBack była sponsorem wydarzeń, w których brały udział takie osoby jak premier Morawiecki, jak wicepremier Gowin, a na jednej z imprez Człowieka Wolności był też prezes Kaczyński. Mamy podejrzenia, że parasol ochronny władzy, to, że instytucje państwa nie działały, że nie działała Komisja Nadzoru Finansowego, nie działały służby specjalne, nie działały organa prokuratury, to wszystko mogło być spowodowane tym, że wrażenie parasola, politycznego parasola ochronnego dawanego przez władzę było tak wielkie, że paraliżowało te instytucje i nie badały sprawy. Dopiero wczoraj ukazał się komunikat Komisji Nadzoru Finansowego po naszych zgłoszeniach wcześniejszych, że do prokuratury oddaje kolejną kwestię zakupu przez spółkę GetBack spółki EGB, czyli prawdopodobnego wyprowadzenia ponad 200 milionów złotych z tej spółki na spółkę Wydmuszkę, gdzie zaangażowani w transakcje byli ludzie związani ze skokami. To dopiero dzisiaj wychodzą kolejne fakty na wierzch, ale mamy wielkie obawy, że to działanie służb dzisiaj i prokuratury może być utrudnione, bo w tej kwestii mogą mieć dużo do powiedzenia osoby, które dzisiaj pełnią najważniejsze funkcje w państwie, łącznie z premierem Morawieckim, który był informowany o sytuacji w spółce GetBack przez swojego ojca, przez posła Morawieckiego. I to są wątki, które naszym zdaniem są podstawą do tego, żeby powołać komisję śledczą, która w sposób obiektywny, niezależnie od prokuratury i służb, może badać tę sprawę i poszczególne powiązania osób władzy z tym, jak rosła piramida finansowa GetBack, jak wyprowadzano pieniądze, setki milionów złotych z tej spółki, doprowadzając na skraj upadłości tę firmę, jednocześnie na straty narażając ponad 30 tysięcy osób, które zainwestowały w wielu wypadkach oszczędności swojego życia w obligacje oferowane, jeszcze raz przypomnę, także przez banki państwowe, dające teoretycznie gwarancję bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, afera ustępuje jedynie rozmiarami aferze skoków. Tylko w skokach więcej pieniędzy wyparowało. Tu mówimy o tym, że jest 2,5 miliarda złotych zagrożonych, ale już wiemy, że 1/3 nie ma. Te pieniądze wyparowały. Wszystko działo się pod okiem instytucji państwowych. Pytanie, kto trzymał parasol ochronny nad GetBackiem? Kto oślepił instytucje państwowe? Gdzie była KNF? Mówimy o spółce w pełni podlegającej nadzorowi KNF-u, spółce raportowanej, spółce giełdowej. KNF budzi się teraz? Gdzie było ABW i gdzie było CBA? W jaki sposób realizowały porozumienie zawarte z KNF-em w 2008 roku na wymianę informacji o zagrożeniach dla rynku finansowego? Kto zlikwidował delegaturę stołeczną ABW? Kto osłabił Departament Postępowania Ekonomicznego, ABW? Kto osłabił instytucje państwa, które powinny zareagować w sytuacji, gdzie w państwowych bankach Polakom wciskano obligacje GetBack, które okazują się teraz mieć wartość papieru, niczego więcej? PiS stworzył państwo z dykty i papieru, z dykty i tektury. Państwo w pełni teoretyczne, państwo, w której czołowi politycy PiS-u brali udział w imprezach pod patronatem i sponsorowanych przez ten podmiot. Oczywiście to jest impreza słynna Człowiek Wolności, Lecie Gazety Polskiej, ale
państwo, w którym doradca prezydenta, szef giełdy papierów wartościowych, na 2 miesiące przed ogłoszeniem nagłych problemów GetBack wręcza przedstawicielowi tej spółki nagrodę za optymalne wykorzystanie możliwości rynków giełdowych. Przecież to jest rzecz kuriozalna. Nagroda szefa giełdy papierów wartościowych, doradcy Andrzeja Dudy, dla podmiotu, który naciągał i z którego płynął strumień pieniędzy gdzieś. Gdzie popłynął ten strumień pieniędzy? Tylko komisja śledcza może zbadać bierność, oślepienie organów państwa wobec tego podmiotu, ale tylko komisja śledcza, sejmowa komisja śledcza może zbadać, gdzie te środki wypłynęły. To będzie odpowiedź na aferę GetBack.